Potem jest druga zasada, że jedność jest ważniejsza niż konflikt. I ważne, żeby przeczytać to tak, jak Franciszek pisze. Franciszek mówi, ten, kto wyznaje tę zasadę, nie udaje, że nie ma konfliktu. Konflikt jest. Nie ma co od niego uciekać. Nie ma co zamykać oczu. Jest. Papież mówi, konflikt trzeba przyjąć po to, żeby go rozwiązać. A co jest rozwiązaniem konfliktu? Papież mówi, komunia wśród różnic. Jak mi zależy na dobru wspólnym, to buduje komunię, nie tylko konsensus. Nie tylko to, że ustalimy jakiś modus vivendi. Nie, budujemy komunię wśród różnic. I niesamowicie ważne jest wtedy, kiedy papież mówi o tym konflikcie, który musi ustąpić jedności. Papież mówi tak, przeczytam ten fragment, bo to jest niesłychanie ważny tekst. Pierwszym środowiskiem, w którym jesteśmy wezwani do osiągnięcia pokoju pośród różnic, jest nasze wnętrze, nasze własne życie, zawsze zagrożone przez rozproszenie. Papież mówi, my jesteśmy wewnątrz rozproszeni. My jesteśmy wewnątrz podzieleni. Trudno będzie zbudować prawdziwy pokój społeczny ze złamanymi sercami, które rozpadły się na tysiąc kawałków.